Jaki to hałas robi? Jeju, jeju, cicho, cicho, cicho. Cicho. I tak praktycznie ostatnio na każdej wsi po prostu jestem obszczekany. Chciałem sobie zrobić zdjęcie BX-a, bo uwielbiam. Mają te auto coś w sobie, dawno BX-a nie widziałem. To po prostu ekipa na mnie po prostu naleciała, a na pneumatyce oczywiście. A jest klimat. Jest klimacik. Jeszcze na starych blachach portugalskich. No dzisiaj jest weekend, dzisiaj jest sobota. No i ekipa ciśnie. Dobrze. Właśnie sobie myślałem dzisiaj od rana. Tak jakoś spokojnie. I teraz patrzę na tych rowerzystów. No przecież dzisiaj jest sobota. To jest w ogóle sielaneczka, nie? Ludzie tutaj w sobotę zwalniają sobie zupełnie. No i czuć to, nie? Idę do dużego miasta dzisiaj, więc sobota. Może będą jakieś koncerty albo coś. Aj, te pagóreczki, tutaj wszedłem w takie doliny. Takie góry, no. Jest malowniczo, naprawdę jest malowniczo. Do tych psów, a nie mam kilku wyciągniętych, więc tak trochę jakby tak większe wyleciały. Wczoraj miałem takie większe, wczoraj no, o kurde. Wczoraj to były takie duże te psy. No bez kików to dobrze mieć kiki. Nie żeby, broń Boże, bić te psy, to, czy uderzać je, to nie odchodzi. Chodzi o to, że trzeba zacząć wymachiwać. I one wtedy wiedzą, że ty masz się czym bronić. I ogólnie trzymają dystans i do ciebie nie podchodzą. To jest bardzo dobre. To zawsze się możesz zagrodzić przed takim psem, tymi kikami. I zawsze on no, ma taki dystans wtedy, nie? Trzeba mu pokazać zasięg kika i on już wtedy dystansik trzyma. I to jest dobre. Kiki warto mieć, bo nie przydają się tylko na podejściach. I ułatwiają stawom w kolanach chodzenie, ale też pomagają w odganianiu psów. Co kotek? Koty wszędzie są takie same, nie? Mam normalnie wrażenie, że Portugalia tutaj w weekend przeszła stan hibernacji po prostu. Coś tam jedzie, ale to jest to tylko ten na chwilę. A się idzie po prostu, wszystko jest wymarłe. Ludzie mają weekend. Wszystko spowolniło. Czas zwolnił. Nawet autostrady puste. Mówię, dzisiaj sobota. Portugalia przeszła w stan hibernacji po prostu. W tej wiosce tutaj to normalnie rzeki płyną pod domami. Niesamowite. A ty, kolego, co tutaj robisz?
Nie pasujesz trochę do tego klimatu portugalskiego. Fajny dzień. Czuć tak... Czuć jakoś tak, taki pozytyw czy coś. Nie wiem, jest fajnie. Jest miło. Nie wiem, ile razy już dzisiaj powiedziałem, że jest fajnie. Ale powiem, że jest fajnie. Dzisiaj idę tam się, znajdę jakiś tani albergę. Podobno jest. I tam jest w ogóle kilka knajp. Przynajmniej wiem dwie, o dwóch na pewno. Gdzie mają... O, chwila. Prosto, prosto. Które mają menu dla pielgrzymów. W jednej podobno za 6,50 jest na bogato. Pierwsze, drugie danie i jeszcze deserek. Chyba się tam wybiorę dzisiaj. No. Żeby weekend tak z przytupem. Jest pół do drugiej. Czasu lokalnego, a przed chwilą gościa widziałem, jak na papierosa sobie w szrafloku wyszedł. Kurde, mówiłem, dzisiaj coś jest w powietrzu. Mają ludzie dzisiaj wywalone zupełnie na wszystko, nie? O, tu jest chyba takie mini centrum. A, sympatycznie, tak, mało miasteczkowo, fajnie. A, jest szlak, dobrze. Kafe, bar. Proszę bardzo. Tak trzeba żyć. No co, chyba modne następny pan ze szlafrokiem. Hola. Może to taka miejscowa moda tutaj. Nieźle, nieźle. Normalnie dzisiaj jest lato. Ja kapelutek podwinięty do góry, żeby po szyi słońce nie dawało. A jak fajnie jest cień, troszkę wieje, wiatr aż miło. Jest 23 lutego. Jest dzisiaj, nie jest ciepło. Dzisiaj jest gorąco. Jest luty. A co tu się musi dziać w lipcu? Albo w czerwcu? Ale tutaj musi grzać. Ja widzę te maski i dachy w samochodach. Jak lakier bezbarwny z nich schodzi. To ja już wiem, co to znaczy. Ja wiem, ile tutaj może być stopni. Także cieszę się bardzo, że jestem tutaj w lutym i że jest bardzo ciepło. Dlatego tu jest ścieżka obejściowa. Teraz już wiem. No, kolego, dyndasz i dyndasz tutaj. Dobrze. 100 kropka, 100 kropka, 100 kropka. Nie boję się, nie mówię więcej. Nie boję się, nie boję. Fajnie. Aż ile razy już dzisiaj to fajnie było? Dużo razy było dzisiaj już fajnie. No ale jest fajnie. Więc w sumie słowo adekwatne. Tomasz na wyspie. Obok jest druga, tylko troszkę mniejsza. Ale piękna. I tam z tyłu następna, ale piękne te palmy. Proszę bardzo. Coimbra w lutowym słońcu. Przepięknie. Tam dzisiaj będę spał. Z kawałek miasta. Jest dość duże. Znajdziemy nocleg, a potem idziemy na jakieś dobre jedzonko. Godzina
do półtorej. Nie no, godzinka to tylko zejście. Myślę, że godzina i będę na miejscu, także mogę sobie teraz coś spokojnie zjeść. Jem sobie tą bułkę, którą dzisiaj kupiłem w Rabassal, tam przy tym albergę, w tym sklepie. Po prostu ta bułka to jest jedna z najlepszych bułek, jakie przez ostatnie kilka lat jadłem, naprawdę. Po prostu smakuje, pachnie jeszcze z tym serem, też stamtąd i z masłem. To, no, nic wielkiego, ale po prostu smakuje tak, że aż o, zamknę się tylko. Genialna, ale dobra. We'll be right back.